Mamy, panie prezydencie, październik, zatem dzień dobry w drugiej połowie października. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Nie bez przyczyny zaczynam od października, bo październik w naszym mieście to taki tradycyjny czas zakończenia wydarzeń plenerowych. Nie tak dawno gościliśmy ostatni festiwal food trucków w tym roku. To z pewnością nie ostatnie wydarzenie ogólnie, jeśli chodzi o przestrzeń kulturalną, przestrzeń rozrywkową w mieście, ale sezon imprez plenerowych powolutku się nam zakończył. Jak ocenia pan ten sezon? Myślę, że warto słowo food trucki zamienić na bardziej nasze polskie żarciowozy, bo o takim festiwalu mówiliśmy w ostatni weekend. Natomiast myślę, że trudno będzie wsłuchać się w takie głosy, które gdzieś tam się pojawiają, że w Wodzisławiu Śląskim nic się nie dzieje i miasto jest wymarłe. Ostatnie miesiące pokazały, że tylko ten, kto nie chce, to nie korzysta, tylko ten, kto nie widzi, nie ma otwartych szeroko oczu, może takie rzeczy pisać czy mówić. Praktycznie od czerwca, cały czerwiec, lipiec, sierpień, cały wrzesień i część października w Wodzisławiu Śląskim działo się bardzo dużo. Działo się nie tylko na Starówce, w przestrzeni Starego Miasta, ale także we wszystkich dzielnicach. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy cykl festiwali 9 dzielnic, jedno miasto. Mamy swoje doświadczenia, wnioski wyciągnęliśmy z tej realizacji. Są dzielnice, w których festiwal zgromadził bardzo wiele osób, co przekroczyło nasze, myślę, marzenie o tej ilości osób. Są dzielnice, w których ta frekwencja była dużo niższa, ale jest to formuła, którą na pewno będziemy chcieli przygotować na przyszły rok we współpracy z wszystkimi lokalnymi środowiskami, tak aby cieszyć się z tego, co mamy. Udało się po raz kolejny, choć w innej formule, zrealizować Reggae Festival. To domyka oczywiście pewną klamrą dwudziestolecie organizacji festiwalu. Większość z tego dwudziestolecia to Wodzisław Śląski, to także dwudziestolecie Tabu. Udało zorganizować się we współpracy z Wodzisławskim Centrum Kultury bardzo wiele wydarzeń plenerowych w obrębie Starego Miasta, ale także zupełnie nowych, jakich do tej pory nie mieliśmy, jak chociażby Festiwal Franciszkański. To pokazało, że wydarzenia były praktycznie co tydzień. Wydarzenia były organizowane zarówno przez miasto, jak i przez jednostki miejskie z bardzo dużym wsparciem wielu organizacji i stowarzyszeń. Chcemy to realizować, chcemy to kontynuować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym, bo wiem, że od moich współpracowników wymagałem czegoś, co było bardzo trudne. Większość z nas praktycznie w tym sezonie nie miała możliwości nawet skorzystać z urlopów, które najlepiej wykorzystuje się w okresie czy letnim, czy wczesnojesiennym, bo tyle było pracy. Serdecznie wszystkim jeszcze raz dziękuję za każde wykonane działanie, bo działo się. Rzeczywiście za nami kilkadziesiąt wydarzeń w ciągu tego sezonu. Gdybym miał pan wskazać osobiste top 3 z tych wydarzeń, to które to wydarzenia by były? Chyba nie jestem w stanie tak wprost, bo z festiwalu 9 dzielnic, jedno miasto, o którym wspomniałem, bardzo klimatyczne dla mnie wydarzenie to był festiwal oparty o klimat PRL, zrealizowany na osiedlu 1 maja. Bardzo ważne, ale sentymentalnie przez lata, bo sprowadzałem festiwal, Reggae Festiwal Najcieplejszej Mieście na Ziemi do Wodzisławia Śląskiego, zawsze jest dla mnie darzony dużym sentymentem. Bardzo cieszę się z takiego formatu, jak Dzieje się jesień. Zupełnie inne odsłony, spotkanie na rynku w tym roku z przepiękną pogodą, bo ona zawsze nam sprzyja. W każdym festiwalu było coś innego. Każdy festiwal, każde spotkanie miało jakiś swój wyznacznik. Wymieniłem te trzy, bo byłem o to proszony, ale nie chciałbym się tylko do nich zamykać, bo w każdym jest coś innego, pięknego. Tegoroczne lato to także coś, na co czekaliśmy od dawna. Wiem, że i my jako mieszkańcy, i też ludzie spoza naszego miasta bardzo czekali na 15 sierpnia. A 15 sierpnia otworzyliśmy po wielkiej rewitalizacji ośrodek Balaton. Czy wyszło tak, jak pan się spodziewał? Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania. Ilość osób, która w tym dniu odwiedziła ośrodek Balaton, skorzystała z możliwości pływania, wypożyczenia sprzętu i innych atrakcji, przerosło oczekiwania nas wszystkich. To wniosek na przyszłość. Jak zorganizować możliwość dojazdu, parkowania w tym miejscu? Ale ważne, że ośrodek udało się uruchomić. Ważne, że w miesiącach letnich, w miesiącu letnim, mieszkańcy miasta i całego subregionu, bo spotykałem mieszkańców Rybnika, Jastrzębia, Żor, całego powiatu Wodzisławskiego,
Wodzisławskiego skorzystali z oferty Balatonu. Pokazało nam to, jak dużo przed nami przygotowań do nowego sezonu, który tak naprawdę już niebawem, za kilka, 8-9 miesięcy, ponownie Balaton jako kąpielisko będzie otwierany, ale tak naprawdę służy on jako ośrodek cały rok. Dla wszystkich odwiedzających, dla morsów, bo to teraz ten sezon, który jest przed nami, dla wszystkich, którzy chcą być z naturą w pięknym otoczeniu, przed nami długie prace z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z Centrum Rozwoju Miasta, aby jak najlepiej przygotować ten ośrodek do właśnie waszych oczekiwań, do tego wszystkiego, o czym mówiliście mi w trakcie rozmów i spotkań. Dziękuję za nie, bo to dużo czasami drobnych uwag, które powodują, że można poprawić jakość funkcjonowania w tej przestrzeni. Z pewnością wiele pracy jeszcze przed nami. Wiele rzeczy będzie do poprawy, ale tak jest zawsze po pierwszym sezonie działalności. Natomiast czy ma Pan jakieś takie wymarzone aktywności na terenie ośrodka rekreacyjnego Balaton, które sam chciałby Pan wykonywać? Chciałbym móc mieć czas na to, aby skorzystać ze sprzętu pływającego, chociażby z rowerków wodnych razem z moją rodziną. Niestety w sezonie, który był czynny, po prostu nie udało mi się to fizycznie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się uda. To może sauna i morsowanie? Sauna raczej nie, z zupełnie innych przyczyn. Do morsowania chyba jeszcze nie dojrzałem, także mam nadzieję, że doczekam spokojnie sezonu z rowerkiem, a zobaczymy, co z sauną i morsowaniem. Choć na pewno będę na niektórych tego typu aktywnościach, bo zapraszały mnie osoby ze stowarzyszeń, które te aktywności będą podejmować na terenie Balatonu. Jesteśmy dzisiaj w sferze różnorodnych wydarzeń. To może na koniec takie pytanie, panie prezydencie, o to, co do końca roku jeszcze. Czy możemy się już czymś pochwalić? Ma pan może jakieś właśnie marzenie lub plan, który chciałby jeszcze w tym roku pan w sferze wydarzeń zrealizować? Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować dość duże wydarzenie adresowane do środowisk szeroko związanych z kulturą, że uda mi się spotkać z tymi środowiskami, zorganizować przestrzeń, w której nie tylko sobie podziękujemy, ale także będziemy kreślili plany na przyszłość naszego miasta. Mam nadzieję, że tego typu wydarzenia zorganizujemy w okolicach świąt Bożego Narodzenia. To już tak naprawdę za chwilę będzie ten moment i zaproponujemy wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu święta w zupełnie innej odsłonie, Wigilię mieszkańców naszej ziemi w zupełnie innej odsłonie, z wykorzystaniem piękna nie tylko Starówki, tak jak do tej pory, ale z wykorzystaniem bogactwa przestrzeni, którą stworzyliśmy i funkcjonowała już w tym roku w pełnej krasie, czyli Pałacu Dietrichsteinów i jego otoczenia, ale to przed nami. Nie chciałbym jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, pracujemy nad tym. Rzeczywiście pracujemy. Na sam koniec mogę tylko zdradzić, że jesteśmy też już po pierwszych rozmowach, żeby te święta na wodzisławskim rynku były naprawdę inne. Trzymajcie Państwo kciuki za realizację projektu pod tytułem Żywa Szopka Świąteczna. I to przed nami. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.